hybrydowe OZE. To jest jedna z inicjatyw strategicznych, które zostały wypracowane przez jeden z zespół roboczy w ramach tworzenia strategii. Jest to tak związane z ekosystemem innowacyjnym. Jeżeli mówimy o hybrydowym OZE, to znaczy, że łączymy ilość technologii z tym związanych, na przykład fotowoltaikę z geotermią lub inne jeszcze takie kombinacje, które dadzą najbardziej efektywny model do zarabiania pieniędzy. I to jest jedna z inicjatyw, którą będziemy w planach inwestycyjnych i w strategiach obszarowych badać, na ile ona na gruncie polskim, prawa polskiego, regulacji może dać określony zwrot zainwestowanego kapitału. W najbliższych miesiącach będziemy mieli już zdefiniowane projekty inwestycyjne w tych obszarach i między innymi w obszarach OZE, związanych właśnie z potencjalnymi tak zwanymi biznesplanami odnośnie takich hybrydowych rozwiązań. Powinniśmy dążyć do pewnej równowagi w zakresie subwencji dla pewnych technologii, tak? Patrząc na paliwa, które w Polsce są dostępne, mówimy o węglu, powinniśmy równoważyć pewne elementy miksu energetycznego we właściwy sposób. I tutaj te decyzje, według mnie, dają szansę teraz odbudowy i modernizacji naszego podstawowego fundamentu, który oparty jest o własne paliwo, po to, żeby nie być zależnym od kogoś innego. I najpierw zbudowanie tego systemu powinno być następstwem, mówię, ewentualnie wsparcia technologii odnawialnych źródeł energii, które dadzą w warunkach polskich najlepszy zwrot.